Na program Bądź Zdrów zaprasza sieć aptek Medic. Medic. Apteki przyjazne cukrzykom. Osteoporoza jest chorobą cywilizacyjną. Nieleczona może prowadzić do śmierci. W Europie co 30 sekund dochodzi do złamania kości spowodowanego właśnie przez osteoporozę. Po 50 roku życia schorzenie to występuje u co trzeciej kobiety i co ósmego mężczyzny. Co to jest osteoporoza? Osteoporoza jest to choroba metaboliczna kości, zwiększająca ryzyko złamań. Zmniejsza się masa kości, przez to nasze kości są bardziej kruche. Jakie są objawy osteoporozy? Do objawów osteoporozy możemy zaliczyć bóle kręgosłupa, bóle kości długich w czasie obciążenia, wypadanie zębów, powstanie kifozy piersiowej, czyli tak zwanego garba starczego. Kto jest narażony na osteoporozę? Na osteoporozę narażone są bardziej kobiety, zwłaszcza w czasie przechodzenia na menopauzę, wtedy kiedy mamy tą burzę hormonalną, ale nie tylko. Osoby, które są drobnej kości i postury i dodatkowo, które mało prowadzą ćwiczeń fizycznych. Do czego służą nam kości? Kości służą nam do ochrony naszych narządów wewnętrznych. Na przykład mózg jest chroniony przez czaszkę, klatka piersiowa chroni nasze serce i płuca, a miednica nasze narządy rozrodcze, a dodatkowo kości są naszym magazynem jonów fosforowych i magnezowych, która prowadzi do homeostazy, czyli do równowagi w naszym organizmie. Co sprzyja przyswajaniu wapnia? Przyswajalności wapnia sprzyja witaminka D3, którą znajdziemy w produktach mlecznych powyżej 2% we wszystkich rybach. Dodatkowo aktywna witaminka D3 jest aktywowana w skórze na skutek promieni słonecznych. Są preparaty gotowe, które oprócz wapnia mają właśnie witaminkę D3, dzięki czemu przyswajalność wapnia jest większa. Mamy też również tradycyjne wapno lub też wapno z muszli, która jest bardziej przyswajalna. Mamy też również preparaty bardziej złożone, które są dodatkowo wzbogacone o magnez i o cynk. Magnez bardzo ważną rolę odgrywa również przyswajalności wapnia, tak samo jak mangan i bor. Mangan możemy znaleźć w takich produktach jak owoce leśne, buraki, marchew, rzeżucha, sałata. Magnez możemy znaleźć w siemiu lnianym, ryżu, w orzechach i w grochu. I bardzo ważną rolę również odgrywa bor, ponieważ wraz z wapniem ma ważną rolę, jeżeli chodzi o zdrowe zęby. A bor znajdziemy w takich produktach jak winogrono, jabłko czy brokuła. Jakie są sposoby na walkę z osteoporozą? Oprócz diety na pewno bardzo ważny jest ruch, ponieważ nawet niewielka aktywność fizyczna sprzyja przemianie materii. Dzięki temu wapń lepiej się wchłania w kości. Jak zminimalizować ryzyko zachorowania na osteoporozę? Bardzo ważna jest profilaktyka. Osoby, które są narażone na osteoporozę w okresie jesienno-zimowym powinny do swojej diety włączyć preparaty z witaminką D3. Jeżeli chodzi o profilaktykę, możemy co jakiś czas zrobić sobie badanie densytometrii. Osteoporoza jest przez lekarzy nazywana cichym złodziejem kości. Nie boli, aż do momentu, kiedy pierwszy raz złamiemy i się okaże, że nasze kości są puste w środku i dlatego są bardzo łamliwe. 24 czerwca obchodzimy Dzień Osteoporozy. Bardzo zachęcam do tego, żeby przebadać się. Dziękuję bardzo. Był to ostatni odcinek tej serii poradnika farmaceuty Bądź Zdrów. Mam nadzieję, że porady naszych specjalistów pozwolą Państwu zachować zdrowie na co dzień. Suplementy nie stanowią zamienników zróżnicowanej diety. Za wspólne oglądanie programu Bądź Zdrów dziękuję sieć aptek Medic. Medic. Apteki przyjazne cukrzykom.